Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zobaczcie, rękawiarka już dojechała. Dobry słodek. Akurat jest przeczepianie na bok. Pęd 716. No i ciągnik będzie tutaj podczepiony. A my tu planujemy położyć kos i losów. Ręka. Tam mamy jeden z kukurydzą, a tu będzie z wysłodkami. Z tej strony się silosów nie opróżnia, tylko z tamtej, więc tu możemy spokojnie go położyć. No, operator przeczepia fenda i zaraz będziemy startować, chociaż wysłodki jeszcze nam wszystkie nie dojechały, tylko na razie 3 czy 4 ciężarówki, a ma być w sumie 12, więc czekamy. Sprzęt już rozłożony, przygotowany, zaraz rękaw nałożymy. I zaczynamy robotę. Szkoda tylko, że wysłodki jeszcze nie dojeżdżają. Tak to wygląda. No i zaczęliśmy ładować, jednak nie wozimy ładowarką, bo to szybko bardzo idzie. Ładujemy na przyczepę sobie. No i rękaw rozpoczęty. Firma nazywa się Kostbel, z miejscowości Śmieszkowo na Wielkopolsce. Kontakt może podam w opisie. No już kawałek jest, myślę, że ze 3-4 metry już, no 3 metry gdzieś mniej więcej. I ładujemy drugą przyczepę. Nie wiem, tam wiem, że... Ciepły jest, także słodka temperaturę ma. Tu nam sypały właśnie ciężarówki. Ładujemy manitką na przyczepę. No, zostały jeszcze ze dwie przyczepy. Także niewiele dzisiaj zrobimy, z tego względu, że te wysłodki nie dojadą. Mają być 4 auta później, no ale to nie wiadomo, które jeszcze czekają na cukrowni, na załadunek. Więc nie napalamy się, że dzisiaj przyjadą.
kierowca tak sobie stanął. Chodzi dużo na tą pronarkę, więc szybko się to ładuje. Tu jeszcze jedna przyczepa pewnie będzie oprócz tej. No i ręka powoli się powiększa. Już kawałek tego jest. Maszyna sama się odpycha, ściągnięcie w razem. No, nam zostanie ostatnia przyczepa, chyba więcej nic nie będzie. Bo już więcej wysłonek nie ma, nie wiadomo kiedy to jadą, czy w nocy, czy jutro już w ogóle w dzień. Zobaczymy. Kawałek się zrobił z tych trzech ciężarówek. Trzy, no dokładnie trzy były. Reszta zostanie chyba zrobiona w poniedziałek, także też wam będę nagrywał kolejny odcinek. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądać na koniec. No akurat zamykałem bramę, jak wysłonki przyjechały, pierwsza ciężarówka. Ale firma już, która nam robi rękawy, pojechała. Więc po prostu sypniemy na kupę, tak jak było. W placu trochę jest, także bez problemu sobie zajedzie, zawróci.
zobaczę w gazetkę, to się dowiem, ile było na tej przyczepie. No ciepłe fajnie są. Takie się powinno właśnie ładować bezpośrednio z transportu w rękach, cieplutkie. Proste cukrownie. No i było dokładnie 25 ton. Już przyjechał drugi, tam widzicie w tle. Ten się składa. Zobaczcie, trochę nie wyleciało i odjechał i to zobaczyliśmy. To trzeba było szarpnąć dwa razy, żeby to zleciało. No tak to wygląda generalnie. Druga Scania przyjechała, tu był man pierwszy.